Ola Koźlak, a ze mną jest Józef Braton. Siemanko. W końcu dotarłeś, bo na Face to Face się cię nie było. No widzisz, jak ten... Czekaj, gdzie dotarłem? Aż na tu? Tak, no, że w końcu możesz popatrzeć swoją przeciwnikowi w oczy. No co zrobisz, robota, wiesz, nie wybiera, a zdrowie też, wiesz, potrafi, kurde, spłatać figle, nie? I już się czujesz w 100% zdrowy? No tak, spoko. Właśnie cieszę się, że to przechorowałem teraz, bo teraz przynajmniej mam taką pewność, że jest... No ciężej jest teraz zachorować, nie przed walką. A jak to jest, że ty nie trenujesz, a na razie wszystkie walki wygrywasz i to w sumie nawet nokautujesz swoich przeciwników? Może dlatego, że nie mam planu. Po prostu mam plan wygrać. Czyli tak, totalny właśnie. Spontan. No, dokładnie. No i ciężej jest przewidzieć kogoś, kto nie ma planu, nie? A powiedz mi, Wiewiór, bo wspominał, że on tak wszedł do skoku na tą walkę. Czy ty miałeś tak innego? Ja 1,5 miesiąca temu się biłem. Czyli jakby wy nie byliście w tej podstawowej jakby karcie, czy jak to było? Mi się wydaje, że gdzieś tam, wiesz, oferta padła, bo uważali, że wiesz, tu każdy z nas jest sprawny, wiesz, wszystko się dzieje, wiesz, tak wiesz, ekstremalnie teraz, bo ta gala jest za galą, więc wiesz, mówię, stwierdziłem, czemu nie. A czemu nie Błoński? Czemu nie Błoński? Po pierwsze, lubimy się, po drugie, jesteśmy z jednego klubu i po trzecie, co? No kurwa, lubimy się. Ale on mówił, że byłby chętny na tą walkę i że w sumie wy nie sparujecie, bo ciebie nawet nie widzi na sali. On byłby chętny? No mówił, że... A czemu to powiedziałeś, stary? Czemu to powiedziałeś? Czyli co, jest to do przewidzenia? Taka teraz już tak. Podjąłbyś się i dalej byś nie trenował? Oczywiście, ja nikomu bym nie odmówił. O to właśnie chodzi, że ja nikomu bym nie odmówił. A ty, Bori, jak na niego się zapatrujesz? Właśnie to jest osoba, która jest na moim celowniku. Stricte? Myślisz, no, że... Ale w tym roku byś chciał z nim jeszcze zawalczyć, czy myślisz, że to za szybko? To zależy, wiesz, jak czas pokaże, w sensie jakby ten... Znaczy nie, w sensie, bo ja i tak nie będę się przygotowywał, więc jakby dla mnie to nie gra roli, po prostu zależy, jak wiatr zawieje, nie? I tyle. A nie sądzisz, że to jest trochę takie nieszanowanie widzów i twojego przeciwnika? Bo jakby często się porusza ten temat ostatnio, że jak nie trenujesz, to jednak gdzieś tam podchodzisz do tego olewając. Co innego jest, jakbyś na przykład dawał walki w ten sposób, że wychodzisz i nagle, wiesz, nie podejmujesz rękawic, odwracasz się, nie chcesz się bić, wiesz, nie robisz interakcji, a z tego, co ja, wiesz, robię, to zawsze ja idę do przodu, nie? Więc... A powiedz mi, bo mnie ciekawi, dlaczego wszedłeś w Freak Fighty, skoro ty jesteś raperem? Nie zarabiasz jakby tam takich wystarczających pieniędzy? Nie, jeżeli chodzi o pieniądze z muzyki, są spoko, ale czemu nie mieć ich więcej? Okej. Ty wolałabyś mieć tak nie wiem, okej, czy mieć wow? No wow, zdecydowanie wow. No to jesteśmy tego samego zdania. A powiedz mi, Malik bierze dużą część twojej tej garzy, co otrzymujesz, czy na przykład, no tej za walkę, co dostajesz, tak? Dobrze, z wypłatę. No nie wiem, bo nie macie podpisu, jak jesteście w jednym. Nie, no co, ty żartujesz? W życiu. Malik ma tyle pieniędzy, że on, wiesz, nie potrzebuje. Czyli jakby z żadnego z was nie ściąga jakiegoś procentu? Skoro jesteście tam w tym GM2L? No wiesz, powiem ci tak, GM2L ogólnie, wiesz, to nasze tam zjawienie się, to nie było, że to było, wiesz, wyproszone czy coś tam, nie? To było wszystko spontan i przypadek, więc uważam, że wiesz, że to tam gdzieś samo to tak wyszło, nie? Czyli nie macie umowy jakiejś takiej wiążącej? Nie, to bardziej mówisz o wytwórni, nie? To wiesz, to jest co innego, nie? Bo to jest jeszcze inna para kaloszy, bo to jest coś takiego, że musisz mieć wydawnictwo, musisz mieć tego, to jest zupełnie inny temat, nie? Ale tak jak mówisz, to nie, dementuję. Okej, okay. A co z Alberto w takim razie, bo tam pojawiło się w internecie informacje, że został zatrzymany. Ty coś na ten temat się wypowiesz? Czy wiesz, my tak z Albertem nie mieszkamy razem, więc ciężko mi jest ten, no wiesz, to u nas to jest normalne, wiesz, jak jedzie burzyn, kurwa, wiesz, jakimś kurwa autem i za dobrze wygląda, no to wiadomo, że trzeba go ściągnąć, nie? Jakby jedno zatrzymanie, było też drugie, Kaziora, to też... Wiele było i wiesz... Ale tak w ostatnim czasie to były jakby stricte te dwa i Kazior chyba zostaje dłużej z tego, co... No, tak to wygląda, no co zrobisz, no życie, piszę różne scenariusze. Czyli nie odniesiesz się do tego żadnym... Nie, nie ma, wiesz, ja nie jestem influencerem, jestem raperem. Okej, okay, a jeszcze pytanie, co ze stylistą Maszy z twojego teledysku? Ja powiedziałem wszystko na tym, na konferencji, więc nie zamierzam się powtarzać. Okej, okay, dobra, dziękuję ci dobra, bardzo. Dawaj.